Cześć, witajcie w dzisiejszych pytaniach i odpowiedziach. Dzisiejszy film nagrywam z Robertem i te pytania są głównie zadawane do niego. My się oboje trochę stresujemy, więc na pewno to będzie po nas widać. Moja przyjaciółka będzie nam czytała pytania. Ja mam zachrypiały głos, bo jestem chora, także to może być trochę dziwne, ale postaram się, aby było jak najfajniej. Domowa romantyczna kolacja we dwoje. Co byś przygotował? No, proszę. Tosty. No bez przesady. Coś może innego. No a teraz co robiłeś na przykład? Pizzę. No pizzę, no włosku pizzę. To mógłbyś przygotować włosku pizzę. Czemu od razu tosty? A to już szybko mam otwierać, tak? No dalej, rozwiń tą wypowiedź. Zatrzymaj to. Chciałbyś mieć w przyszłości córkę? Nie wiem. Na ten moment nie mogę udzielić takiego pytania. Mam dwóch synów, to na razie nie wystarczy. Ale w przyszłości może tak, nie? Co? Musiałbym się mocno zastanowić. Jak by wyglądało twoje życie, jakbyś nie poznał Pauliny? No dawaj, jestem ciekawa. No bo na pewno byłoby znacznie spokojniejsze. Aha, no dobra. Coś jeszcze masz do powiedzenia w tej kwestii? Nie wiem, ja się zastanawiałem, jak wyglądało moje życie, nie poznałem. Spedytor krajowy czy międzynarodowy? Zajmujesz się sprzedażą czy prowadzeniem aut? I międzynarodowy, i krajowy, prowadzę auta. Co najlepiej poprawia mu nastrój w złudzień? Nie wiem, ty nie masz złych dni. Nie mam codziennie złych dni. Nieprawda. Nie wiem, Boże Święte. Na pewno to, że dzieci idą wcześniej spać i możemy sobie obejrzeć serial, nie? Na Netflixie. Że dzieci nigdy nie chodzą. Chodzą, bez przesady, chodzą. Pójdźcie o 21, to nie jest wcześnie. Nie, dzisiaj Antek poszedł o 19. No, przebudził się, ale poszedł spać o 19, więc nie gadaj. No nie bardzo. Dobra, ale czy to sprawia ci przyjemność, jak mam gorszy dzień, że dzieci idą spać i możemy obejrzeć sobie serial na przykład? Ty sobie wybierzesz inne piwo i takie tam? To będą być codzienność, co nie... No dobra, ale czy tak jest, czy nie? Nie, no tak, no. Czy przyszło ci kiedyś przez myśl, aby zostawić to wszystko ze sobą i zacząć od nowa? Aby zostawić Paulinę z łopatami? Tak. Nie, to mogło mi przejść coś takiego przez głowę. Nie myślałem nigdy o czymś takim. Dobrze, że to zgodę z łopatami. Dobra. Co najbardziej cenisz w Paulinie, a co najbardziej cię w niej wkurza? Na pewno najbardziej mnie wkurza to, że jest strasznie w gorącej wodzie kąpana. Zbyt szybko podejmuje różne decyzje. A to za cenię to chyba... Dobry obiad lubię ugotować. To też, ale za to, że jest bardzo zorganizowana i często nam to... Ułatwia życie. Jak wspierać kobietę będącą w ciąży z niepełnosprawnym dzieckiem? Ciężko jest udzielić odpowiedzi na takie pytanie, bo wiadomo, każdy człowiek jest inny, ale na pewno trzeba dużo rozmawiać, że też nie za dużo, żeby była jakaś przestrzeń. Trzeba powoli organizować sobie jakiś plan działania, ale też nie rozmyślać o tym za bardzo, żeby się nie dołować, nie przejmować, bo zawsze może być lepiej niż zakładamy. Paulina jest za pomocą imigrantów. O Jezu! Żartuję. Co to wydaje się, żeby sobie wymyśliłaś ty? Czego nigdy nie zrobiłaby nawet dla ukochanej osoby? Ja? No to do Roberta pytanie. Jeszcze raz. Czego nigdy nie zrobiłaby dla ukochanej osoby? Że ja czego bym nie zrobił? Czego ja bym nie zrobiła dla ukochanej osoby? Nie wiem, czego coś nie zrobił. Masażu stóp! A ja myślę, że jakoś byśmy nie, nie dogadalibyśmy się za żadne skarby świata, nie masowałabym tych grzybów. Nie ma opcji. Jakie rady dałbyś przyszłemu ojcu dziecka niepełnosprawnego? Na pewno, że trzeba się mocno nastawić psychicznie, dużo sobie poczytać, doedukować, bo jest trochę inaczej niż ze zdrowym dzieckiem. Jest też dużo papierologii. Na pewno trzeba swoją żonę czy tę kobietę odciążyć od spraw administracyjnych, zająć się dokumentami w stylu załatwienia orzeczenia niepełnosprawności, bo naprawdę trzeba
sporo tych wniosków, sporo dokumentów zanieść do urzędu. Jakie było Twoje nastawienie co do niepełnosprawności Stasia? Jakie miałeś obawy czy wątpliwości? Na pewno przez głowę przyszły jakieś czarne myśli. Byliśmy zszokowani, nie wiedzieliśmy, co to będzie, co się będzie działo, jak to będzie wyglądać. Wiadomo, też człowiek mnie obcował na co dzień z osobami niepełnosprawnymi, więc ciężko było... Sobie to po prostu wyobrazić, tak? No tak, tak. Myślałem, że to ja mam odpowiedź na te pytania. No, tak, ci tylko pomagam. Co mówi Robert, gdy masz chwilę załamania, jak ci pociesza? Może nie tyle, co mówi, a daje mi taką możliwość, żebym miała czas dla siebie, żebym mogła być z domu, prawda, odpocząć. Właśnie ostatnio pojechałam na koncert do Katowic, także co, no, bardziej to działa w taki sposób, że daje mi możliwość pobyć sama ze sobą i to dla mnie też jest w pewien sposób wsparcie. I daje ci się wyspać. A, no i daje mi się wyspać w sumie w każdy weekend. Co czuje ojciec, który odwozi żonę do porodu? Boże święty. Chyba nic. Jak to chyba nic? Są te durny? Nie no, jak się jedzie się do szpitala 200 km od miejsca zamieszkania, to człowiek w jakimś czasie nic nie myśli i po prostu jedzie jak najszybciej, żeby dotrzeć do celu, żeby to się już skończyło. Te darcie się. Siodło. No czekaj. Jak się poznaliście? Ja na to pytanie odpowiadałam już wiele razy, ale Robert może by tak z własnej perspektywy, jak to wyglądało? Nie wiem, nie pamiętam, już dawno było. No bez przesady, nie pamiętasz, jak się poznaliśmy? No, poznaliśmy się przez twoją koleżankę. Przyjaciółkę. Przez twoją przyjaciółkę. No właśnie. No to rozwiń. Weźmę. No dobrze to było! Nie, ja już nie będę odpowiadała na to pytanie. Poznaliśmy się przez Paulinę przyjaciółkę, spotkaliśmy się parę razy i... Raz się spotkaliśmy, to był raz, a potem poszliśmy na studniówkę. Że parę razy. Do ciebie. No, poszliśmy do domu na studniówkę i tak... Do dzisiaj. Trwa ta studniówka, no. Jaki nawyk Pauliny najbardziej cię śmieszy? Nawyk? Jaki nawyk? Kurde, on ma jakiś nawyk? No, spanie z koszulką na twarzy, ale to chyba nie jest śmieszne. Kto pierwszy odzywa się po kłótni? Paulina. Nie. Tak, każesz się pakować i nie powiem co. Nieprawda, ja się nie odzywam pierwszy po kłótni. I nie każę robić mu tego, co powiedział. No się ogólnie nikt nie odzywa i to się jakoś tam rozchodzi. Robert, mrugnij dwa razy, jak potrzebujesz pomocy. Jaki rodzaj pieszczot najbardziej podnieca twojego partnera? To do Roberta pytanie? Twojego partnera. Ja myślę, że masaż stóp. O, masujesz komuś stopy? No, też nie. Jakich obowiązków domowych najbardziej nie lubi Paulina? Zmywanie naczyń. Nienawidzę. Nie mamy zmywarki, mamy po prostu pełen zlew. Talerzy wszystkiego na dacie również i ja tego nienawidzę robić. I kłaść spać Stasia też. Nie lubię kłaść spać Stasia i karmić Stasia też nie lubię, bo to jest naprawdę dosyć wymagające. No. A Roberta? Ja mam wymienić Roberta? Mhm. Nie lubisz prania wieszać i nie umiesz wieszać prania i nie lubisz tego robić i... Dramat. Dziękujemy Wam za ten film, już będziemy kończyć. Wiem, mogliście mieć poczucie, że jest trochę sztywno i tak trochę też się czuliśmy, bo jest to nasz pierwszy film. W sumie ja też pierwszy raz cokolwiek mówię do kamery przy Robercie, więc też się trochę stresowałam. Robert pewnie też się trochę stresował, no, ale... Nie w ogóle. Ale no mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało ten film i jak zwykle do kolejnego. Łapka w górę dla lektury.